To jest pierwsza z kilku zaplanowanych akcji, podobnie jak przed świętami Bożego Narodzenia, tak i tym razem chcieliśmy zaprosić i trafić do tych głównie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do tych włocławianych i włocławian, którym z różnych powodów żyje im się po prostu trudniej. Przygotowaliśmy dla naszych najbardziej potrzebujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu wielkanocne paczki dobrej relacji. Chcielibyśmy, żeby ten czas przedświąteczny spowodował dla naszych klientów, którzy często nie mają możliwości przygotowania sobie świąt, żeby te paczki pomogły im w tym, żeby w miarę normalnie można spędzić święta i przygotować te święta i spędzić je w gronie swoich najbliższych. Co tam jest? No na pewno babeczka świąteczna, bardzo fajna. No i różne takie makaronne święta, różne rzeczy takie. Ciasteczka, konserwy, o i chyba laurka. Bardzo fajnie, nie, no super, herbatka, kawa, kakao. Przydadzą się takie... Oczywiście, proszę panią, zawsze wszystko się przydaje. Całego serca dziękuję. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Chcielibyśmy, żeby to nie było tylko rozdawanie paczek, stworzyć tutaj taką namiastkę dobrej atmosfery świątecznej, więc można poczęstować się żurkiem, można zjeść jajko. Uczniowie technikum gastronomicznego przygotowali pyszne ciasta. Rozmawiamy, spotykamy się. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś, nasz klient przyszedł tu tylko, odebrał paczkę i poszedł do domu, ale chwilę pocieszył się tym przedświątecznym czasem.